Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział pierwszy. Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i braci jego, a Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares spłodził Hezrona, a Hezron spłodził Arama, a Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona, a Salmon spłodził Boza z Rahaby, a Boz spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził Jessego, a Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król spłodził Salomona z tej, która była żoną Uriaszową. A Salomon spłodził Roboama, a Roboam spłodził Abijasza, a Abijasz spłodził Azę. A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził Jorama, a Joram spłodził Ozjasza. A Ozjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził Ahaza, a Ahaz spłodził Ezechiasza, a Ezechiasz spłodził Manasesa, a Manases spłodził Amona, a Amon spłodził Jozjasza, a Jozjasz spłodził Jechoniasza i braci jego w czasie zaprowadzenia do Babilonu. A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz spłodził Salatiela, a Salatiel spłodził Zorobabela, a Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud spłodził Eliakima, a Eliakim spłodził Azora, a Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził Achima, a Achim spłodził Eliuda, a Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem. A tak wszystkich pokoleń od Abrahama aż do Dawida jest pokoleń 14, a od Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu pokoleń 14, a od zaprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa pokoleń 14. A narodzenie Jezusa Chrystusa stało się tak. Gdy Maria, matka jego, poślubioną była Józefowi, pierwej niż się zeszli, okazała się brzemienną z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym, i nie chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł pański we śnie mu się ukazał, mówiąc: Józefie, synu Dawidów, nie bój się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: oto panna będzie brzemienną i urodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami. A Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił, jak mu rozkazał anioł pański, i przyjął żonę swoją. I nie zaznał jej, aż urodziła syna swego pierworodnego, i nadał mu imię Jezus. Drugi. A gdy się Jezus narodził w Betlehemie judzkim za dni króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jerozolimy, mówiąc: gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon.
co gdy król Herod usłyszał, zatrwożył się i wszystka Jerozolima z nim. I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, wywiadywał się od nich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, Betlejemie judzkim, bo tak napisano przez proroka. I ty, Betlejemie, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejszą między książęty judzkimi, albowiem z ciebie wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wtedy Herod, wezwawszy potajemnie mędrców, dokładnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała. A posławszy ich do Betlejemu, rzekł, idźcie i pilnie się wywiadujcie o dzieciątku, a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni tedy, wysłuchawszy króla, poszli. I oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, prowadziła ich, aż doszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dzieciątko. A gdy ujrzeli gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Maryją, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. I otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. I będąc upomnieni od Boga we śnie, aby nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili do krainy swojej. A gdy odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc, wstań, weźmij dzieciątko i matkę jego i uchodź do Egiptu i bądź tam, aż ci powiem, albowiem Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zatracić. On tedy wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu. I był tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwałem syna swego. Wtedy Herod, ujrzawszy, że go mędrcy zawiedli, rozgniewał się bardzo i posławszy, pozabijał wszystkie dziatki, które były w Betlejemie i w całej okolicy jego, od 2 lat i niżej, według czasu, o którym się dogładnie wywiedział od mędrców. Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremiasza proroka mówiącego. Głos w ramie słyszano, lament i płacz, i narzekanie wielkie, Rachel płaczącą dziatek swoich i nie dała się pocieszyć, dlatego że ich nie masz. A gdy umarł Herod, oto anioł pański ukazuje się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc, wstań, weźmij dzieciątko i matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, albowiem pomarli ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. A on, wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego i przyszedł do ziemi izraelskiej. Gdy zaś usłyszał, że Archelaus króluje w ziemi judzkiej w miejsce Heroda ojca swego, bał się tam iść, ale upomniony będąc od Boga we śnie, ustąpił w strony galilejskie i przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroków. Nazarejczykiem nazwany będzie. Rozdział 3. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi judzkiej i mówiąc, upamiętajcie się, albowiem się przybliżyło Królestwo Niebieskie. Ten bowiem jest, o którym powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego, głos wołającego na puszczy, gotujcie drogę pańską, prostymi czyńcie ścieżki jego. A Jan miał odzienie z sierści wielbłądowej i pas skórzany około biódr swoich, a pokarmem jego była szarańcza
i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima i wszystka ziemia judzka i wszystka kraina około Jordanu. I byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu z faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu jego, rzekł im: plemię jaszczurcze, któż was nauczył, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Przynoście wtedy owoce godne upamiętania. I nie mniemajcie, że możecie mówić sami w sobie: ojca mamy Abrahama. Albowiem powiadam wam, iż Bóg z tych kamieni wzbudzić może dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew przyłożona jest. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który przyjdzie za mną, mocniejszy jest ode mnie, którego obuwia nosić nie jestem godzien. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, którego łopata jest w ręku jego i wyczyści klepisko swoje i zgromadzi pszenicę swoją do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być ochrzczonym od niego. Ale mu Jan wzbraniał, mówiąc: ja potrzebuję być ochrzczonym od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A odpowiadając, Jezus rzekł do niego: ustąp teraz, albowiem tak przystoi nam, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. I Jezus, ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody. I oto otworzyły się mu niebiosa i widział Ducha Bożego, wstępującego jako gołąb i przychodzącego nań. I oto głos z niebios mówiący: ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Rozdział 4. Wtedy Jezus zaprowadzony został na puszczę przez Ducha, aby był kuszony od diabła. I gdy pościł 40 dni i 40 nocy, potem łaknął. I przystąpiwszy do niego kusiciel, rzekł: jeśliś jest Syn Boży, rzeknij, aby się te kamienie stały chlebem. A on odpowiadając, rzekł: napisano, nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym słowem wychodzącym z ust Bożych. I postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeśliś jest Syn Boży, rzuć się na dół, albowiem napisano, aniołom swoim przykaże o tobie i na rękach nosić cię będą, abyś nie obraził czasem o kamień nogi swojej. Rzekł mu Jezus: znowu napisano, nie będziesz kusił Pana Boga twego. Wziął go znowu diabeł na górę bardzo wysoką i pokazał mu wszystkie królestwa świata i chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadłszy oddasz mi pokłon. Wtedy mu rzekł Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu twemu pokłon oddawać i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy go opuścił diabeł i oto aniołowie przystąpili i służyli mu. A gdy usłyszał Jezus, iż Jana uwięziono, wrócił do Galilei. A opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, w granicach Zabulonowych i Neftalimowych, aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: ziemia Zabulonowa
i ziemia Neftalimowa przy drodze morskiej za Jordanem, Galilea, pogan. Lud, który siedział w ciemności, widział światłość wielką i siedzącym w krainie i w cieniu śmierci weszła światłość. Od tego czasu począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. A gdy Jezus chodził nad Morzem Galilejskim, ujrzał dwóch braci, Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zapuszczali sieć w morze, albowiem byli rybakami. I rzekł im: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. A oni, zaraz opuściwszy sieci, poszli za nim. I poszedłszy stamtąd dalej, ujrzał drugich dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, naprawiających sieci swoje, i wezwał ich. A oni, zaraz opuściwszy łódź i ojca swego, poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, ucząc w bużnicach ich i opowiadając Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przyprowadzano do niego wszystkich słabych, rozmaitymi chorobami i cierpieniami dotkniętych, i opętanych, i lunatyków, i sparaliżowanych, i uzdrawiał ich. A szło za nim wiele ludu z Galilei, i z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z ziemi judzkiej, i zza Jordania. Rozdział 5. A Jezus, widząc tłumy ludu, wstąpił na górę, i gdy usiadł, przystąpili do niego uczniowie jego. I otworzywszy usta swe, uczył ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni pocieszeni będą. Błogosławieni cisi, albowiem oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni nasyceni będą. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy was dla mnie lżyć będą i prześladować, i kłamliwie wszystko złe przeciwko wam mówić będą. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli zaś sól zwietrzeje, czymże ją osolą? Na nic się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzuconą i od ludzi podeptaną. Wy jesteście światłością świata. Nie może się miasto ukryć na górze leżące. Ani zapalają świecy i stawiają jej pod korzec, ale na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, jedna jota albo kreska nie przeminie z zakonu, aż się wszystko stanie. Kto
Kto by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i uczyłby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebieskim, a kto by czynił i uczył, ten będzie wielkim nazwany w Królestwie Niebieskim. Albowiem powiadam wam, jeśli nie będzie obfitszą sprawiedliwość wasza niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, iż rzeczono przodkom: nie będziesz zabijał, a kto by zabił, będzie winien sądu. A ja wam powiadam, iż każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu. A ktokolwiek rzecze bratu swemu racha, będzie winien rady. A ktokolwiek rzecze błaźnie, będzie winien ognia piekielnego. A tak, jeśli byś ofiarował dar swój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, iż brat twój ma co przeciwko tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i odejdź, pierwej się pojednaj z bratem swoim, a potem, przyszedłszy, ofiaruj dar swój. Zgódź się z przeciwnikiem swoim rychło, pókiś jest z nim w drodze, aby cię czasem przeciwnik nie podał sędziemu i sędzia nie podał cię słudze, i abyś nie był wrzucony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz do ostatniego grosza. Słyszeliście, iż rzeczono przodkom: nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, iż każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swoim. Jeśli cię tedy prawe oko twoje gorszy, wyłup je i rzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, a całe ciało twoje nie było wrzucone w ogień piekielny. I jeśli cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją i rzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, a całe ciało twoje nie było wrzucone w ogień piekielny. Powiedziano też: kto by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, kto by opuścił żonę swoją, oprócz przyczyny cudzołóstwa, przywodzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną pojął, cudzołoży. Słyszeliście znowu, iż rzeczono przodkom: nie będziesz krzywo przysięgał, ale dotrzymasz panu przysięgi swojej. A ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali, ani na niebo, gdyż jest tronem Bożym, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem nóg jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją będziesz przysięgał, gdyż nie możesz ani jednego włosa białym albo czarnym uczynić. Ale mowa wasza niech będzie: tak, tak, nie, nie, a co więcej, nadto, to od złego jest. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie sprzeciwiajcie się złemu, ale kto cię uderzy w prawy policzek twój, nadstaw mu i drugi. I temu, który się z tobą chce prawować i suknię twoją wziąć, puść mu i płaszcz. I kto by cię przymuszał iść milę jedną, idź z nim dwie. Temu, kto cię prosi, daj, i od tego, co chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, iż powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego i będziesz miał w nienawiści przyjaciela swego. A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół swoich, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy was krzywdzą i prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebiesiech, bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi na złych i na dobrych i deszcz spuszcza na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych.
Albowiem jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście tylko braci swoich pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonałymi, jak i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest. Strzeżcie się, abyście jałmużny swojej nie dawali wobec ludzi, dlatego, żeby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Przetoż, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w bużnicach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, już mają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby jałmużna twoja była w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, ten ci odda jawnie. I gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy, albowiem oni radzi w bużnicach i na rogach ulic stojąc, modlą się, aby ich ludzie widzieli. Zaprawdę powiadam wam, iż już mają zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej i zamknąwszy drzwi swoje, módl się do Ojca twego, który jest w skrytości, a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą. Nie bądźcież wtedy im podobni, gdyż wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie, pierwej, niż byście go prosili. Wy tedy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas w pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom przewinienia ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom przewinień ich, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A gdy pościcie, nie bądźcież smętnej twarzy jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już mają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, abyś nie był widziany od ludzi, że pościsz, ale od Ojca twego, który jest w skrytości. A Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczy i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale skarbcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczy i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko twoje szczere jest, całe ciało twoje jasne będzie. Jeśli zaś oko twoje złe jest, całe ciało twoje ciemne będzie. Jeśli tedy światłość, która jest w tobie, ciemnością jest, sama ciemność jakże wielką będzie. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował,
albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co byście jedli, albo co byście pili, ani o ciało swoje, czym byście się odziewali. Czyż życie nie jest ważniejsze niż pokarm i ciało niż odzienie? I spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi od nich? A któż z was, troskliwie myśląc, może przydać do wzrostu swego łokieć jeden? I o odzienie, cóż się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, iż ani Salomon w całej sławie swojej nie był tak przeodziany, jak jedna z nich. Jeśli tedy trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, Bóg tak przyodziewa, czyż nie daleko więcej was, o małowierni? Nie troszcie się tedy, mówiąc, cóż będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo czym się będziemy przyodziewali, bo tego wszystkiego poganie szukają. Wie bowiem Ojciec wasz niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane. Przetoż nie troszcie się o jutrzejszy dzień, albowiem jutrzejszy dzień troszczyć się będzie o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień na swoim utrapieniu. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim sądzeni będziecie. I jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzono będzie. A czemuż widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki, która jest w oku twoim, nie dostrzegasz? Albo jakże powiesz bratu swemu, dozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij pierwej belkę z oka swego i wtedy przejrzyj, abyś wyjął źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co jest święte i nie rzucajcie pereł swoich przed świnie, by ich czasem nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Proście, a będzie wam dano. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a będzie wam otworzono. Każdy bowiem, kto prosi, dostaje. I kto szuka, znajduje. I temu, co kołacze, będzie otworzono. Albo jestże jaki człowiek między wami, który synowi swemu da kamień, kiedy go o chleb prosi? Albo da węża, kiedy go prosi o rybę? Jeśli wy wtedy, będąc złymi, umiecie dary dobre dawać dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, da rzeczy dobre tym, którzy go proszą. Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, i wielu jest, którzy nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i mało jest takich, którzy ją znajdują. A strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, ale wewnątrz są wilkami drapieżnymi. Z owoców ich poznacie ich. Czyż zbierają z ciernia grona winne, albo z ostu figi?
Tak wszelkie dobre drzewo owoce dobre przynosi, ale złe drzewo owoce złe przynosi. Nie może dobre drzewo owoców złych przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych przynosić. Wszelkie drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. A tak z owoców ich poznacie ich. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech. Wielu rzecze mi dnia onego: Panie, Panie, czyżeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali i w imieniu Twoim wielu cudów nie czynili? A wtedy im powiem: Nigdym was nie znał. Odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Wszelkiego więc, który słucha tych słów moich i wykonywa je, przyrównam do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wiatry wiały, i uderzyły na ów dom. I nie upadł, bo był założony na opoce. A wszelki, który słucha tych słów moich i nie wykonywa ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował dom swój na piasku. I spadł deszcz gwałtowny, i przyszła powódź, i wiatry wiały, i uderzyły na ów dom. I upadł, i był wielki upadek jego. I stało się, gdy dokończył Jezus tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką jego, albowiem uczył ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. A gdy zstąpił z góry, szło za nim wiele ludu. I oto trędowaty przyszedłszy oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić. I wyciągnąwszy Jezus rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I zaraz oczyszczony został z trądu. I rzekł mu Jezus: Patrz, abyś nikomu nie powiadał, ale idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj dar, który przykazał Mojżesz na świadectwo przeciwko nim. A gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i ciężko cierpi. I rzekł mu Jezus: Ja przyjdę i uzdrowię go. I odpowiadając, setnik rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale tylko rzeknij słowo i będzie uzdrowiony sługa mój. Bom i ja, człowiek pod władzą innego, mający pod sobą żołnierzy, i mówię temu: idź, a idzie, i drugiemu: przyjdź, a przychodzi, i słudze swemu: czyń to, a czyni. A gdy to usłyszał Jezus, zadziwił się i rzekł tym, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, ani w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, iż wielu ich od wschodu i od zachodu przyjdzie i usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Ale synowie królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus setnikowi: idź. I jakaś uwierzył: niech ci się stanie. I uzdrowiony został sługa jego onejże godziny. I gdy Jezus przyszedł do domu Piotrowego, ujrzał świekrę jego leżącą na łożu w gorączce. I dotknął się ręki jej, i opuściła ją gorączka. I wstała i posługiwała im. A gdy nadszedł wieczór,
przywiedli do Niego wielu opętanych i wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich, którzy się źle mieli, aby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na się i choroby nasze nosił. A widząc Jezus wiele ludu około siebie, kazał przeprawić się na drugą stronę. I przystąpiwszy jeden z uczonych w piśmie, rzekł mu: Mistrzu, pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzieby głowę skłonił. A drugi z uczniów Jego rzekł mu: Panie, pozwól mi pierwej odejść i pogrześć ojca mego. Ale mu Jezus rzekł: Pójdź za mną, a niechaj umarli grzebią umarłych swoich. I gdy on wstąpił w łódź, weszli za nim uczniowie Jego, i oto burza wielka powstała na morzu, tak, iż się łódź bałwanami okrywała, a on spał. I przystąpiwszy uczniowie Jego, obudzili go, mówiąc: Panie, ratuj nas, giniemy. I rzekł do nich: Czemuście bojaźliwi, o małowierni? Wtedy, wstawszy, zgromił wiatry i morze, i nastała cisza wielka. A ludzie się dziwowali, mówiąc: Któż jest ten, że mu i wiatry, i morze posłuszne są? I gdy przybył na drugą stronę, do krainy Gergiezeńczyków, zabiegli mu drogę dwaj opętani z grobów wychodzący, bardzo okrutni, tak iż nie mógł nikt przechodzić oną drogą. I oto zawrzeszczeli, mówiąc: Cóż my mamy z tobą, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A była opodal od nich trzoda wielka świń pasących się. Tedy go diabli prosili, mówiąc: Jeśli nas wyganiasz, każ nam wnieść w trzodę tych świń. I rzekł im: Idźcie. A oni, wyszedłszy, weszli w trzodę świń, i oto porwawszy się, cała trzoda świń z urwiska rzuciła się w morze i pozdychały w wodach. Lecz pasterze uciekli i, poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko i to, co się z opętanymi stało. I oto wszystko miasto wyszło naprzeciw Jezusowi i, ujrzawszy Go, prosili, aby z ich granic odszedł. 9. I wstąpiwszy w łódź, przewiózł się i przyszedł do miasta swego. I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. I widząc Jezus wiarę ich, rzekł sparaliżowanemu: Ufaj, synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. I oto niektórzy z uczonych w piśmie mówili sami w sobie: Ten bluźni. I widząc Jezus myśli ich, rzekł: Czemuż myślicie złe rzeczy w sercach swoich? Albowiem cóż jest łatwiej, rzec: odpuszczone są ci grzechy twoje, czyli rzec: wstań i chodź. Ale abyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, wtedy rzekł sparaliżowanemu: Wstań, weźmij łoże swoje i idź do domu swego. I wstawszy, poszedł do domu swego. Co ujrzawszy lud, dziwował się i chwalił Boga, który dał taką moc ludziom. I odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego na cle, którego zwano Mateusz, i rzekł mu: Pójdź za mną. I on, wstawszy, szedł za nim. I stało się, gdy Jezus siedział u stołu w domu jego, że oto wielu celników i grzeszników, przyszedłszy, usiadło z Jezusem i z uczniami Jego. Co widząc faryzeusze, rzekli uczniom Jego: Czemuż z celnikami
i grzesznikami je nauczyciel wasz. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Idźcie tedy i nauczcie się, co to jest. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo mnie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do upamiętania się. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana, mówiąc: dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus: czyliż się mogą towarzysze oblubieńca smucić, póki z nimi jest oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy od nich będzie wzięty oblubieniec, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia łaty z sukna nowego w szatę starą, albowiem ta łata ujmuje nieco z szaty i staje się gorsze rozdarcie. I nie leją wina młodego w stare statki, bo inaczej pękają statki i wino wycieka i statki się psują. Ale młode wino leją w nowe statki i oboje bywają zachowane. Uszy oddał mu pokłon, mówiąc: córka moja dopiero co skonała, ale pójdź i włóż na nią rękę swoją, a ożyje. I wstawszy, Jezus szedł za nim i uczniowie jego. I oto niewiasta, która krwotok od lat 12 miała, przystąpiwszy z tyłu, dotknęła się podołka szaty jego, bo mówiła sama w sobie: jeśli się tylko dotknę szaty jego, będę uzdrowiona. Ale Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: ufaj, córko, wiara twoja cię uzdrowiła. I uzdrowiona była niewiasta od onejże godziny. A gdy przyszedł Jezus w dom przełożonego i ujrzał piszczki i lud zgiełk czyniący, rzekł im: ustąpcie, albowiem dzieweczka nie umarła, ale śpi. I naśmiewali się z niego. Ale gdy wygnano lud, wszedłszy, ujął ją za rękę i wstała dzieweczka. I rozeszła się ta wieść po całej onej ziemi. I gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc: Synu Dawidów, zmiłuj się nad nami. A gdy wszedł do domu, przyślij do niego owi ślepi i rzekł im Jezus: wierzycież, iż to mogę uczynić? Rzekli mu: tak, Panie. Wtedy się dotknął oczu ich, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się oczy ich i przykazał im surowo Jezus, mówiąc: patrzcież, aby nikt o tym nie wiedział. Lecz oni, wyszedłszy, rozsławili go po całej onej ziemi. A gdy oni wychodzili, oto przywiedli do niego człowieka niemego, opętanego od diabła. A gdy był wygnany diabeł, przemówił niemy i dziwował się lud, mówiąc: nigdy się nic takiego nie pokazało w Izraelu. Ale faryzeusze mówili: mocą książęcia diabłów wygania diabły. I obchodził Jezus wszystkie miasta i miasteczka, nauczając w bóżnicach ich i każąc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. A widząc lud, użalił się nad nim. Byli bowiem strudzeni i rozproszeni jak owce, nie mające pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. I zwoławszy 12 uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A 12 apostołów, te są imiona: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, brat jego, Jakub, syn Zebedeusza, i Jan,
brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz celnik, Jakub, syn Alfeusza i Lebeusz, przezwany Tadeuszem, Szymon, Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go wydał. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: na drogę pogan nie zachodźcie i do miasta Samarytańczyków nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. A idąc, każcie, mówiąc: przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Chorych uzdrawiajcie, trędowatych oczyszczajcie, umarłych wskrzeszajcie, diabłów wyganiajcie. Darmoście wzięli, darmo dawajcie. Nie bierzcie z sobą złota, ani srebra, ani miedzi w trzosy swoje, ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani obuwia, ani laski, albowiem godzien jest robotnik żywności swojej. A do któregokolwiek miasta lub miasteczka wnijdziecie, wywiadujcie się, kto by w nim tego był godzien, i tam mieszkajcie, póki nie wyjdziecie. A wszedłszy w dom, pozdrówcie go. A jeśli by dom tego był godzien, niech nań przyjdzie pokój wasz, a jeśli by nie był godzien, pokój wasz niech się wróci do was. A gdyby kto was nie przyjął, ani słuchał słów waszych, wychodząc z domu albo z miasta onego, otrząśnijcie proch z nóg swoich. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądny, niżeli miastu onemu. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie wtedy roztropnymi jak węże, a szczerymi jak gołębie. A strzeżcie się ludzi, albowiem wydawać was będą do rady i w zgromadzeniach swoich biczować was będą. I przed starostów i przed królów wodzeni będziecie dla mnie na świadectwo przeciwko nim i poganom. Ale gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co mówić macie, albowiem dano wam będzie onej godziny, co mówić macie. Bo to nie wy jesteście, którzy mówicie, ale duch ojca waszego, który mówi w was. A wyda brat brata na śmierć i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i będą ich zabijali, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do drugiego, bo zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast izraelskich, póki nie przyjdzie Syn Człowieczy. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad pana swego. Dosyć uczniowi, aby był jak mistrz jego, a sługa jak pan jego. Jeśliś gospodarza Belzebubem nazwali, o ile więcej domowników jego nazywać będą. Przetoż nie bójcie się ich, albowiem nic nie ma skrytego, co by nie miało być objawione, i nic tajemnego, czego by się dowiedzieć nie miano. Co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle, i co w ucho słyszycie, obwołujcie na dachach. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Czyliż dwóch wróbelków nie sprzedają za pieniążek, a wszakże ani jeden z nich nie upadnie na ziemię bez woli ojca waszego. Nawet i włosy na głowie waszej wszystkie są policzone. Nie bójcie się tedy, więcej znaczycie wy niż wiele wróbelków. Ktokolwiek tedy wyzna mię przed ludźmi, tego i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech. Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię. Przyszedłem dawać nie pokój, ale miecz, bo przyszedł poróżnić człowieka z ojcem jego i córkę z matką jej i synową ze świekrą jej. I nieprzyjaciółmi będą człowiekowi domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę nade mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę nade mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto zachowa życie swoje, straci je. I kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. I kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, zapłatę proroka weźmie. I kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, sprawiedliwego zapłatę weźmie. I kto by napoił jednego z tych małych tylko kubkiem zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. I stało się, gdy Jezus przestał rozkazywać 12 uczniom swoim, że poszedł stamtąd, aby uczyć i kazać w miastach ich. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusowych, posławszy 2 uczniów swoich, rzekł mu: Tyżeś jest ten, który ma przyjść, czy inszego czekać mamy? I odpowiadając, Jezus rzekł im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli z martwych wstają i ubogim Ewangelia jest opowiadana. I błogosławiony jest, kto się nie zgorszy ze mnie. A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do ludu o Janie: Cóż widzieć wyszliście na puszczę? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty obleczonego? Oto, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich są. Ale coście wyszli widzieć? Czy proroka? Zaiste powiadam wam, i więcej niż proroka, bo ten to jest, o którym napisano: Oto ja posyłam anioła swego przed obliczem twoim, który zgotuje drogę twoją przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niżeli on. A ode dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałtu doznaje i gwałtownicy porywają je, bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali. I jeśli to chcecie przyjąć, on ci jest Eliasz, który miał przyjść. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Ale do kogóż przyrówna mród ten? Podobni są do dziatek, które siedzą na rynkach i wołają na towarzyszów swoich i mówią: Graliśmy wam na piszczałce i nie tańcowaliście. Śpiewaliśmy pieśni żałobne i nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jedzący i nie pijący, i mówią: Diabelstwo ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jedzący i pijący, i mówią: Oto człowiek żarłok i pijanica wina, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwioną została mądrość przez synów swoich. Wtedy począł przemawiać miastom, w których się najwięcej działo cudów jego, że się nie upamiętały, mówiąc: Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie te cuda stały, które się w was stały, dawno by były w worze i w popiele żałowały za grzechy. Ale powiadam wam,
Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dzień sądny, niżeli wam. A ty, Kafarnaum, któreś aż do nieba wywyższone, aż do piekła strącone będziesz. Bo gdyby się były w Sodomie te cuda stały, które się stały w tobie, zostałaby była aż do dnia dzisiejszego. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dzień sądny, niżeli tobie. W on czas, odpowiadając, Jezus rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało tobie. Wszystko dane mi jest od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn objawić zechce. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się i uczcie się ode mnie, bom ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie dla dusz swoich, albowiem jarzmo moje łagodne jest i brzemię moje lekkie jest. W on czas szedł Jezus w sabat przez zboża, a uczniowie jego łaknęli i zaczęli rwać kłosy i jeść. A ujrzawszy to, faryzeusze rzekli mu: Oto uczniowie twoi czynią, czego się nie godzi czynić w sabat. A on im rzekł: Czyście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy łaknął on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i chleby pokładne jadł, których mu się nie godziło jeść, ani tym, którzy z nim byli, chyba tylko samym kapłanom. A boście nie czytali w zakonie, że sabat i kapłani w świątyni sabat gwałcą, a bez winy są? Ale mówię wam, iż tu większy jest niż świątynia. A gdybyście wiedzieli, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem i sabatu. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do bużnicy ich. I oto był tam człowiek, który miał rękę uschłą. I pytali go, mówiąc: Czy godzi się w sabat uzdrawiać, aby go oskarżyć? A on im rzekł: Któż z was, mając owcę jedną, jeśli mu ta w sabat w dół wpadnie, nie pochwyci jej i nie wyciągnie? O ileż więc zacniejszy jest człowiek od owcy, przetoż godzi się w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł człowiekowi: Wyciągnij rękę swą, a on wyciągnął i stała się zdrową jak druga. A wszedłszy, faryzeusze naradzali się przeciwko niemu, jakby go stracić. Ale Jezus, poznawszy to, odszedł stamtąd i szło za nim wiele ludu, i uzdrowił ich wszystkich, i przygroził im, aby go nie objawiali, żeby się wypełniło, co powiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: Oto sługa mój, którego on wybrał, mój umiłowany, w którym się upodobało duszy mojej, położę ducha mego na nim, a sąd narodom opowie. Nie będzie się wadził, ani będzie krzyczał, i nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego, trzciny nadłamanej nie dołamie, i lnu tlejącego nie zagasi, aż przywiedzie sprawę do zwycięstwa. I w imieniu jego narody będą nadzieję miały. Wtedy przywiedziono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, iż ślepy i niemy mówił i widział. I zdumiał się wszystek lud i mówili: Nie jestże to czasem syn Dawida? Ale faryzeusze, usłyszawszy to, rzekli: Ten wygania diabły chyba przez Belzebuba, książęcia diabłów. Lecz Jezus, wiedząc myśli ich, rzekł im: Każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje,
i każde miasto albo dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. I jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą w rozdwojeniu jest. Jakże więc ostoi się królestwo jego? I jeśli ja przez Belzebuba wyganiam diabły, synowie wasi przez kogóż wyganiają? Dlatego sędziami waszymi oni będą. A jeśli ja Duchem Bożym wyganiam diabły, wtedy przyszło do was Królestwo Boże. Albo jakże może kto wnieść do domu mocarza i sprzęty jego rozchwycić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, a potem dom jego złupi? Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest, i kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Dlatego powiadam wam, wszelki grzech i bluźnierstwo ludziom odpuszczone będzie, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone ludziom. I kto bykolwiek rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczono, ale kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczono ani w tym życiu, ani w przyszłym. Czyńcież albo drzewo dobrym, to i owoc jego dobry będzie, albo czyńcie drzewo złem, to i owoc jego zły będzie, albowiem z owocu drzewo poznawane bywa. Rodzie jaszczurczy, jakże możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Bo czym przepełnione serce, to usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wydobywa rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wydobywa rzeczy złe. Ale powiadam wam, że z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądny. Albowiem ze słów swoich będziesz usprawiedliwiony i ze słów swoich będziesz osądzony. Wtedy odpowiedzieli niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy od ciebie znak widzieć. A on odpowiadając, rzekł im: Ród zły i cudzołożny znaku żąda. I znak nie będzie mu dany, chyba znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie niniwiccy staną na sądzie z tym rodem i potępią go, bo upamiętali się wskutek kazania Jonasza, a oto tu więcej niżeli Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie z tym rodem i potępi go, bo przyszła od krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a oto tu więcej niżeli Salomon. A gdy nieczysty duch z człowieka wyjdzie, chodzi po miejscach suchych, szukając odpoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, znajduje go opróżnionym i umiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą 7 inszych duchów gorszych od siebie i wszedłszy mieszka tam. I bywa ostatni stan człowieka onego gorszy, niżeli pierwszy. Tak będzie z tym rodem złym. A gdy on jeszcze mówił do ludu, oto matka i bracia jego stali przed domem, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś: oto matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: któż jest matką moją i którzy są braćmi moimi? I wyciągnąwszy rękę swoją na uczniów swoich, rzekł: oto matka moja i bracia moi. Albowiem kto bykolwiek czynił wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest bratem moim i siostrą i matką. A dnia onego, wyszedłszy Jezus z domu, usiadł nad morzem i zebrało się do niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił w łódź i siedział, a wszystek lud stał na brzegu i mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto rozsiewca wyszedł siać, a gdy on siał, niektóre ziarna padły podle drogi i przeleciały ptaki i zjadły je.
Drugie zaś padły na miejsca opoczyste, gdzie nie miały wiele ziemi i prędko powschodziły, dlatego, że nie miały głębokiej ziemi. Ale gdy słońce weszło, wygorzały, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie i wzrosło ciernie i zadusiło je. A inne padły na ziemię dobrą i wydały plon, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Wtedy przystąpiwszy, uczniowie rzekli mu: dlaczegoż im w podobieństwach mówisz? A on odpowiadając, rzekł im: wam dano wiedzieć tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano. Albowiem kto ma, temu będzie dano i obfitować będzie, ale kto nie ma, i to, co ma, będzie od niego odjęte. Dlatego im w podobieństwach mówię, iż widząc, nie widzą, i słysząc, nie słyszą, ani rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajaszowe, które mówi: słuchem słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, i patrząc patrzeć będziecie, a nie ujrzycie. Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli i oczy swe zamrużyli, aby czasem oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uzdrowił. Ale oczy wasze błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, iż wielu proroków i sprawiedliwych żądało widzieć to, co wy widzicie, i nie widzieli, i słyszeć to, co słyszycie, i nie słyszeli. Wy tedy słuchajcie podobieństwa o rozsiewcy. Gdy ktokolwiek słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w sercu jego, to jest ów podle drogi posiany. A który na opoczystych miejscach posiany jest ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje, ale nie ma korzeni w sobie i nie jest wytrwałym. A gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A który między ciernie posiany jest ten, który słucha słowa, ale troska świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo i staje się bez pożytku. A który na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie. Ten przynosi owoc i przynosi jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Inne podobieństwo powiedział im, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi rozsiewającemu dobre nasienie na roli swojej. A gdy ludzie zasnęli, przyszedł nieprzyjaciel jego i nasiał konkolu między pszenicą i odszedł. A gdy urosło zboże i owoc wydało, wtedy się pokazał i konkol. A przystąpiwszy, słudzy gospodarscy rzekli mu: panie, czyli żeś dobrego nasienia nie nasłał na roli swojej? Skądże tedy ma konkol? A on im rzekł: nieprzyjaciel to uczynił. A słudzy rzekli do niego: chcesz, że więc, abyśmy poszli i pozbierali go? A on rzekł: nie. A żebyście czasem, zbierając konkol, nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. Dopuśćcie obojgu z połem ruść aż do żniwa i czasu żniwa rzekę żeńcom: zbierzcie pierwej konkol i zwiążcie go w snopki ku spaleniu, ale pszenicę zgromadźcie do gumna mojego. Insze podobieństwo powiedział im, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej. Oto wprawdzie najmniejsze jest ze wszystkich nasion, ale kiedy urośnie, największe jest ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, tak iż ptaki niebieskie przylatują i gniazda sobie robią na gałązkach jego. Insze podobieństwo powiedział im: podobne jest Królestwo Niebieskie kwasowi, który wziąwszy,
Niewiasta rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko skisło. To wszystko mówił Jezus w podobieństwach do ludu, a bez podobieństwa nie mówił do nich, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego. Otworzę w podobieństwach usta swoje, wypowiem rzeczy skryte od założenia świata. Wtedy rozpuściwszy lud, przyszedł Jezus do domu i przystąpili do Niego uczniowie Jego, mówiąc: wyłóż nam podobieństwo o konkolu onej roli. A On odpowiadając, rzekł im: ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn Człowieczy, a rola to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, a konkol to synowie złego. Nieprzyjaciel zaś, który je rozsiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, a żeńcy to aniołowie. Jak tedy zbierają konkol i palą go w ogniu, tak będzie przy końcu świata tego. Poszle Syn Człowieczy aniołów swoich, a oni zbiorą z królestwa Jego wszystkie zgorszenia i tych, którzy nieprawość czynią, i wrzucą ich w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. Znowu podobne jest królestwo niebieskie skarbowi skrytemu w roli, który człowiek znalazł i skrył, i ucieszony nim odchodzi i wszystko, co ma, sprzedaje i kupuje oną rolę. Znowu podobne jest królestwo niebieskie kupcowi szukającemu pięknych pereł, który znalazłszy jedną perłę bardzo drogą, odszedł i sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Znowu podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu. A gdy ten był pełen, wyciągnęli na brzeg, a usiadłszy wybierali, co dobre w naczynia, a co złe precz wyrzucali. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośrodka sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Rzekł im Jezus: zrozumieliścież to wszystko? Rzekli mu: tak, Panie. A On im rzekł: przeto każdy uczony w piśmie, przysposobiony do królestwa niebieskiego, podobny jest gospodarzowi, który dobywa ze skarbu swego nowe i stare rzeczy. I stało się, gdy Jezus dokończył tych podobieństw, że poszedł stamtąd i przyszedłszy do ojczyzny swojej, nauczał w bużnicy ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: skądże temu ta mądrość i ta moc? Nie jest, że to syn cieśli? Czyż matki jego nie zowią Marią, a braci jego Jakubem i Jozesem i Szymonem i Judą? A siostry jego, czyż wszystkie nie są u nas? Skądże tedy temu to wszystko? I gorszyli się z niego, ale Jezus rzekł im: nigdzie nie jest prorok wzgardzony, chyba w ojczyźnie swojej i w domu swoim. I nie uczynił tam wiele cudów dla niedowiarstwa ich. Rozdział 14. W on czas usłyszał Herod tetrarcha wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim: to jest Jan Chrzciciel. On to zmartwychwstał i dlatego się cuda przezeń dzieją. Albowiem Herod, pojmawszy Jana, związał go i wtrącił do więzienia z przyczyny Herodiady, żony Filipa, brata swego. Bo mu Jan mówił: nie godzi ci się jej mieć. I chciał go zabić, ale bał się ludu, albowiem go za proroka mieli. A gdy obchodzono dzień narodzenia Heroda, tańcowała córka Herodiady w pośrodku gości i podobała się Herodowi. Dlatego pod przysięgą obiecał jej dać czegokolwiek by żądała. A ona, będąc przedtem namówiona przez matkę swoją, rzekła: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela.
I zasmucił się król, ale dla przysięgi i dla współbiesiadników kazał jej dać. I posławszy, kazał ściąć Jana w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na misie i oddano dzieweczce i odniosła ją matce swojej. I przyszedłszy, uczniowie jego wzięli ciało i pogrzebali je, a odszedłszy, powiedzieli Jezusowi. To usłyszawszy, Jezus ustąpił stamtąd w łodzi na miejsce puste, osobno, i lud usłyszawszy, szedł za nim z miast pieszo. I wyszedłszy, Jezus ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nim i uzdrawiał chorych. A gdy nadszedł wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: puste jest to miejsce i czas już przeminął. Rozpuść ten lud, aby odszedłszy do miasteczek, kupili sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie potrzeba, żeby odeszli, dajcie wy im jeść. Ale oni mu rzekli: mamy tu tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tu. I rozkazał ludowi usiąść na trawie. I wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił. I łamiąc, dawał uczniom chleby, a uczniowie ludowi. I jedli wszyscy i nasyceni byli. I zebrali, co zbywało z ułomków, 12 koszów pełnych. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężów, oprócz niewiast i dziatek. I zaraz przymusił Jezus uczniów swoich wejść do łodzi i uprzedzić go na drugą stronę, aż rozpuści lud. A rozpuściwszy lud, wstąpił na górę na osobność modlić się. A gdy nastał wieczór, sam tam był. A łódź, będąc już pośrodku morza, miotana była od bałwanów, albowiem był wiatr przeciwny. A o 4 straży nocnej zszedł do nich Jezus, idąc po morzu. I ujrzawszy go uczniowie po morzu chodzącego, zatrwożyli się, mówiąc: widmo to jest. I ze strachu krzyknęli. Lecz wnet rzekł do nich Jezus, mówiąc: ufajcie, jam to jest, nie bójcie się. A odpowiadając mu Piotr rzekł: panie, jeśliś ty jest, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: chodź. A Piotr, wystąpiwszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Ale widząc wiatr gwałtowny, zląkł się. I gdy począł tonąć, zawołał, mówiąc: panie, ratuj mnie. A Jezus, zaraz wyciągnąwszy rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu żeś wątpił? I gdy wstąpili w łódź, uciszył się wiatr. A ci, którzy byli w łodzi, przystąpiwszy, oddali mu pokłon, mówiąc: zaprawdę jesteś Syn Boży. I przeprawiwszy się, przyszli do ziemi Genezaret. I poznawszy go mężowie miejsca onego, posłali do wszystkiej onej okolicznej krainy i przyniesiono do niego wszystkich, którzy się źle mieli, i prosili go, aby się tylko dotknąć podołka szaty jego. I którzykolwiek się dotknęli, uzdrowieni zostali. 16. I przystąpiwszy faryzeusze i saduceusze, kusząc, prosili go, aby im znak z nieba ukazał. A on odpowiadając, rzekł im: gdy jest wieczór, mówicie, pogoda będzie, bo się niebo czerwieni, a rano, dziś będzie niepogoda, albowiem się niebo pochmurne czerwieni. O błudnicy, oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znaków tych czasów nie możecie. Ród zły i cudzołożny znaku żąda, i znak nie będzie mu dany, chyba znak Jonasza proroka. I opuściwszy ich, odszedł. I gdy się przeprawili uczniowie jego na drugą stronę, zapomnieli wziąć chleba. A Jezus rzekł im: patrzcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów,
a oni rozmawiali między sobą, mówiąc, żeśmy chleba nie wzięli. Co obaczywszy, Jezus rzekł im, po cóż rozmawiacie między sobą, o małowierni, żeście chleba nie wzięli? Jeszczeż nie rozumiecie, ani pamiętacie o 5 chlebach dla 5000 ludzi i ileście koszów zebrali? Ani o 7 chlebach dla 4000 ludzi i ileście koszów zebrali? Jakżeż nie rozumiecie, żem wam nie o chlebie powiedział, mówiąc, abyście się strzegli kwasu faryzeuszów i saduceuszów? Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się strzegli kwasu chleba, ale nauki faryzeuszów i saduceuszów. A gdy przyszedł Jezus w stronę Cezarei Filipa, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogóż ludzie poczytują mnie, Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, a drudzy za Eliasza, a inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Rzekł im, a wy za kogo mię poczytujecie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I odpowiadając, Jezus rzekł mu, błogosławionyś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech.